Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. O Pawle na nagrywałem już niedawno materiał, który niestety musiałem zdjąć z YouTube. Pomyślałem zatem, że tym razem nagram aktualizację, ponieważ ostatnio gigant z Ukrainy podszedł do rekordu świata w martwym ciągu. Po tej aktualizacji umieszczę raz jeszcze materiał o jego osobie dla osób, które jeszcze nie miały okazji go oglądać, tym razem z poprawkami, które mam nadzieję pozwolą mu pozostać na YouTubie. Na jako jeden z największych. Siłowych talentów od dłuższego czasu był wymieniany jako kandydat do pobicia słynnego rekordu w martwym ciągu i podniesienia 505 kg. Jak można zobaczyć na tym nagraniu, na treningach dźwigał 475 kg, co zdecydowanie podgrzewało atmosferę. Do pierwszej próby podniesienia 505 kg przez giganta z Ukrainy doszło 14 sierpnia 2021 podczas rozgrywek Giants Live. Równie duży apetyt na rekordowe podejście miał Iwan Makarow, który przymierzał się do tego od długiego czasu. Nakoneczny zaczął od 453 kg, które wcale nie poszły tak łatwo, jak można było się spodziewać po tym, jak podnosił na treningach ponad 20 kg więcej. Tak czy inaczej w cudzysłowie rozgrzewkowe podejście zostało przez niego zaliczone. Makarow zaczął od 475, które szybko powędrowały w górę. Pierwszy przed 505 kilogramami stanął Pawlo, który niestety pomimo potężnego wsparcia ze strony publiczności jedynie oderwał ciężar od ziemi z rezygnacją kręcąc głową. Znacznie bardziej obiecująco wyglądało to ze strony Iwana Makarowa. Ciężar dotarł na wysokość kolan, ale kiedy wydawało się, że włość zaczyna jeszcze wędrować w górę, Rosjanin upuścił sztangę na ziemię. Rekordowe 505 kg okazało się zatem za dużym wyzwaniem zarówno dla Makarowa, jak i Nakonesznego. Wspomina się, że Ukraińiec na zawodach jeszcze nie był w pełni sił po przebytej chorobie i stąd zakończył zawody z wynikiem 453. Kiedy na treningach dźwigał znacznie więcej. Za kulisami tego Giants Live doszło także z udziałem giganta z Ukrainy do dość niechlubnego incydentu, mianowicie do walki, tym razem napięści między Nakonecznym a Nowikowem. Wygląda na to, że pomiędzy tymi siłaczami z Ukrainy od dłuższego czasu jest mocne napięcie, które eksplodowało 14 sierpnia. Ponoć bardziej agresywną stroną był właśnie Pawlo, który najpierw pociągnął z Baranowikowa, a kiedy ten odwrócił się i zaczął coś mówić, nakoneczny rzucił się na niego, a trzymać musiało go podobno aż trzech ludzi. Niestety nagrania z tego zdarzenia nie ma, można zobaczyć tylko krótki łamek po zażegnaniu, największego napięcia. A zatem na razie cały czas czekamy na rekord ze strony nakonecznego, a przypominam, że na razie ma zaledwie 23 lata, czyli ogrom czasu na pokonanie tego ciężaru. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem mu się to uda, a teraz przechodzimy do tego, kim ten wielki talent jest, skąd się wziął, jak jest w stanie dźwigać takie obciążenia. Słownik definiuje wybryk natury jako osobę budzącą zdziwienie swoim zachowaniem, poglądami czy wyglądem, które odbiegają od normy. I choć na swoim kanale wielokrotnie przedstawiałem postaci, które ze względu na czynnik niesamowitości na pewno wychodzą przed szereg zwykłych ludzi, to definicja przytoczona na początku idealnie pasuje do bohatera dzisiejszego materiału. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dziś postaram się przedstawić sylwetkę olbrzyma z Ukrainy, Pawlo Nakoneszny. 23-latek nazywany jest także ukraińskim Halkiem. Jego waga wynosi podobno około 185 kg, co przy wzroście 194 cm powoduje, że przydomek rodem z komiksu nie został mu nadany przez przypadek. Na jednym z filmów poświęconych Ukraińcowi powiedziane było, że przygodę z siłownią rozpoczął on w wieku 14 lat. Już rok później był w stanie wycisnąć na ławce swoje pierwsze 100 kg. Można uznać to za moment przełomowy, bo potem zaczęła się jego droga do bicia kolejnych rekordów w trójboju siłowym. W 2017 roku został mistrzem świata juniorów podczas zawodów organizowanych na Białorusi, podnosząc w trójboju łącznie 880,5 kg. Mimo wówczas bardzo młodego wieku udało mu się pobić rekord świata juniorów w martwym ciągu, podnosząc 355,5 kg przy wadze nieco ponad 157. them e-pool. W 2018 roku po raz pierwszy w tej dyscyplinie udało mu się osiągnąć wynik ponad 1000 kg podczas zawodów European Classic Powerlifting Championships, które odbywały się na Litwie. Startując wówczas w kategorii Junior plus 120 kg bez sprzętu samemu wniósł na scenę ponad 174 kg. Według portalu Open Powerlifting udało mu się wtedy wycisnąć na ławce 245,5 kg, usiąść z Ciężarem 380 kg oraz podnieść w martwym ciągu 385. Ostateczny wynik 1010,5 kg pozwolił mu w tych zawodach zająć drugie miejsce. Rok później, podczas Mistrzostw Świata organizowanych przez Federację WRPF w Rosji, udało mu się pobić ten wynik i uzyskać w trójboju wynik 1075 kg. Na pierwsze miejsce w kategorii Pro Open ze sprzętem złożyły się następujące boje. Przy 410 kg ławka 275, a martwy ciąg 390 kg. Do tych zawodów przystąpił ważąc prawie 10 kg więcej niż w poprzednich zawodach. Końcowy wynik mógł być jeszcze lepszy, ale podczas ostatniego podejścia w martwym ciągu, gdy na sztandze znajdowało się 415 kg, Ukrainiec doznał kontuzji. Podczas prostowania się ze sztangą Ukrainiec zerwał swój biceps. Na nagraniu widać jak przyczep mięśnia. Odrywa się od jego kości. To co niesamowite podczas nagrania, to poza kontuzją także reakcja zawodnika, po którym tak naprawdę nie widać, że doznał właśnie poważnego urazu, który wyklucza go z treningów na dłuższy czas. Pawlo nie poddał się i wrócił do formy. W kwietniu tego roku na filmie opublikowanym w internecie dał sygnał, że wciąż jest w czołówce najsilniejszych ludzi na świecie, a po kontuzji zostało wyłącznie wspomnienie. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak wykonuje trzy ruchy podnosząc z ziemi ciężar 435 kg zgłaszając jednocześnie swoją kandydaturę do miana przyszłego rekordzisty w tym boju Aktualnie 23 latek przygotowuje się do zawodów Arnold Classic, jedna z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w środowisku sportów siłowych i sylwetkowych. W tym roku w związku z pandemią odbędzie się nie w marcu, a we wrześniu. Mówiąc o przygotowaniach, warto wspomnieć o tym, jaką dietę stosuje Pawlo. W końcu sam kurczak z ryżem nie wystarczy, aby utrzymać ponad 180 kg na wadze, na jednym z filmów z maja 2019 roku, a więc sprzed kontuzji. Możemy zobaczyć, jak wygląda poranek kolosa z Ukrainy. Dzień zaczyna od ogromnej miski płatków owsianych, 10 lub 12 kurzych jajek, serwowanych w różnej postaci, oraz litra mleka. Następnie przed treningiem Pawlo wypija szejka, na który składa się szpinak piersi z kurczaka i woda. Na koneczny ćwiczy 4-5 razy w tygodniu. Na filmach zamieszczonych w sieci lub jego mediach społecznościowych możemy zauważyć, że stawia na duże ciężary. Wykonuje stosunkowo niewielkie ilości powtórzeń, przykładając się do techniki i rozwoju swojej siły. Zawodnik ma tendencję do komentowania swoich ćwiczeń w trakcie ich wykonywania, motywowania się, a czasem także do schodzenia na zupełnie inne tematy, jak tutaj. Nie czuję nie, nie Zmienili bliny nie łzy. On poszedł niech. Ma to mu pomagać w radzeniu sobie ze stresem i w pewien sposób oszukiwać mózg, że ciężar, który podnosi jest mniejszy niż faktycznie. Podobne sposoby praktykował na przykład Ronnie Coleman podczas tego samego i innych ćwiczeń. Yeah! Ukrainiec ogromną wagę przykuwa także do regeneracji po treningu. Raz w tygodniu udaje się do sauny. Kiedy jego ciało jest już odpowiednio nagrzane, zanurza się w lodowatej wodzie przez 3 minuty. Gdyby tego było mało, później na jego karek wylewany jest kilkunastolitrowy baniak zimnej wody. Następnie cały proces jest powtarzany. Na jednym z portali poświęconym korzystaniu z sauny przeczytałem, że wystawianie się na tak skrajne temperatury ma pomóc w spalaniu tłuszczu. choć. Jego przypadku nie jest to chyba priorytetem. Tego rodzaju działania mają pomagać też w budowaniu mięśni oraz adaptują organizm do stresu przez hormezę. Wytwarzanie białka szoku termicznego zmniejsza zapalenie organizmu. Przy tym wszystkim zwiększa się wydzielanie BDNF, które podobnie jak ćwiczenia interwałowe, tworzy nowe połączenia neuronowe w mózgu. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem 185 kg niedźwiedź z Ukrainy ma szansę na pobicie rekordu w martwym ciągu i tytuł najsilniejszego człowieka na świecie. Na swój patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.